mieliśmy świadomość, do jakiego zespołu przyjeżdżamy, który ma w swoich szeregach dużo doświadczonych chłopaków i jeżeli się chce stąd wywieźć jakiekolwiek punkty, po prostu trzeba być bezbłędnym. Tych błędów dzisiaj sporo z naszej strony było. Już w 10 minucie po strzale z dystansu piłka gdzieś odbija się od słupka. My stanęliśmy jak wyryci przyglądając się i zawodnik, nie wiem kto, który to był, strzelec z dystansu oddaje strzał, przegrywamy 1-0. Tak naprawdę mówię, mieliśmy w pierwszej połówce tylko jedną sytuację, gdzie nasz zawodnik wyszedł sam na sam z bramkarzem, ale nie udało mu się zamienić to na bramkę. No i w końcówce znowu gdzieś tam przysnęliśmy, gdzieś błędy indywidualne i tak naprawdę do szatni na bramka na 2-0. Po przerwie może tych bramek nie straciliśmy, ale też mieliśmy też dużo szczęścia, bo Tur kilka razy, mając dogodne sytuacje, po prostu ich nie wykorzystał. Tak? Powiem tak, no, trudny przeciwnik, nie można z takim przeciwnikiem popełniać takich błędów, to jakie my popełniliśmy, więc dzisiaj jesteśmy bez punktów. No ale za chwilę skupiamy się, mamy puchar w środę i kolejny mecz w sobotę u siebie i to jest teraz dla nas priorytetem. Cieszy wygrana, przypisujemy sobie kolejne 3 punkty. Fajnie, że na 0 z tyłu. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, to myślę, że pierwsza połowa mniej więcej do 30 minuty była pod naszą kontrolą. Później troszeczkę dzisiaj kontrola wymknęła się nam, ale w takim momencie newralgicznym strzeliśmy bramkę na 2-0. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to mieliśmy swoje sytuacje. Dużo było sytuacji typu wybijanie, znaczy typu strzał w zawodnika, który stał w bramce i te bramki kolejne nie wpadały, ale z przebiegu całego meczu jestem zadowolony. Tak jak mówię, ważne, że na 0 z tyłu, ważne, że 3 punkty i myślimy już o kolejnym meczu. Dziękuję.